Jak też Tomek, to już wszystko gra, więc może zacząć, gdybyś chciał. No to trzeba będzie, trzeba te płytki o Instagram, że z telefonu nagrywam, tak? Czy... Nie, nie, więc to patrz, w ogóle nie ma dużo takich pytań, myślę, że będzie więcej, więc akurat... Nie, no mamy taki format, czarny, mamy taki format pytania, pytania od widzów. Wcześniej zapowiedzieliśmy, że będziemy u ciebie i tam obserwujący Tomka podsyłali pytanka do ciebie. No i zwykle te pytanka są bardzo różne i... No, ale widzę, że są bardzo też spójne z tym, najczęściej o tym, wiesz, gadaliśmy, nie? O dużych potarza. Co, lecimy? Czekaj, ja zrobię taki, wiesz... Siemano... A, czekaj, kurwa, ten bumerang. Tak, tak, bumerang. Bumerang. Musimy szybko napierdalać. Siemano, Niedzewdziano. Siemano. Witamy Tomasza w Sopocie. Słuchajcie, miałem przyjemność właśnie udzielić wywiadu Tomaszowi. Tu cała ekipa. Także słuchajcie, sprawdzajcie za niedługo na kanale Tomasz Sarara. Pogadaliśmy o tym i o tamtym. Pozdróweczki. Wyrobiłem się. Siemano, Niedzewdziano. Tak, to kurwa zapierdala. Dobra, sobie zaraz sejfuję, później powrzucam. W ogóle właśnie, ja już pytałem do chłopaków, mówię, bo wydawało mi się niemożliwe. No. Ja też sobie nieraz pogadać, kurwa, no. I dlatego nie lubię, jak mi tam się, wiesz, czas mnie goni. Aha. A może nagrać tylko minutę, nie? Jak nagrywasz dłuższy, kurwa, fragment, to będzie go trzeba ciąć na, kurwa, minutowe, tak, sekwencje? Tak, i wrzucać tak. Każdą po kolei. Ja pierdolę, tak się zastanawiam, taki dziki trener, kurwa, nieraz pierdolnie, wiesz. Ten to ma gadane, co? Tak, ale skurczył jest tak od... On też z Krakowa jest w ogóle, nie? Przecież. No. Siemanko, akcja, słuchajcie, tutaj już jest, wiecie, pressure właściwie odgórny, no bo mamy mało czasu. Pytań też mamy tak nie za dużo, także dasz radę. Kiedy płyta? Strzajka? Co strzajka i ogólnie? I ogólnie. Mam nadzieję, że kiedyś się to ukaże. Na dzień dzisiejszy nie ma daty, nie ma terminu, także tyle mogę powiedzieć. Ale temat nie jest zamknięty, jest, no jak tak, najbardziej do podjęcia, ja jestem twardy. Jasne. Kiedy wyjdzie coś z Brodinią? Kiedy wyjdzie coś z Brodinią? Nie wiem, w sumie mieliśmy przyjemność ostatnio nagrać wspólny numer dla Łukasza Brzańskiego do walki. Czekamy na materiał z telewizji, będziemy montowali klip, bo jak wiesz, teraz Łukasz będzie miał następną walkę, czy nie ogłoszona jest jeszcze i tak dalej, ale także klip będzie kiedy? No pewnie niedługo, bo mamy z sobą dobry kontakt, także pewnie niedługo. Jak wiesz, że klip do kawałka, to chyba zawsze dość podbija jego mocno popularność, no pewnie, nie? To zawsze to jest, wiesz, napędzać. Słuchaj, my o tym co prawda rozmawialiśmy, ale to pytanie brzmi, jakby ktoś przynajmniej słyszał naszą rozmowę. Czy możesz wyjawić, jakie sytuacje w twoim życiu były przyczyną nagrania kawałka Bywa? Ojej, słuchaj, no tak jak mówiłem, ten numer napisałem... Dlatego się śmieję, bo dwie ostatnie zwrotki, bo tam są trzy zwrotki. Pierwszą napisałem normalnie, dwie napisałem na melanżu, z Parolem podrałem się od ranku. Słuchaj, no życie, no tam już nie pamiętam dokładnie, musiałem się strzelić. No druga to jest niespełniona miłość, wiesz. Myślałem, że coś z tego będzie, nic z tego nie wyszło, jednak wiesz, dzieliło nas mnóstwo kilometrów, także... Tak to powstało. Kiedy jakaś nuta z Murzynem ZDR? Wiesz co, dograłem się teraz do nowej płyty właśnie Murzyna i TPS-a. Pozdrawiam was chłopaki. Do zbieraczy banknotów, także... Jakoś taki tytuł płyty? Zbieraczy banknotów? Zbieraczy banknotów, taki mają tytuł. Patrz, znowu powtórka. Czy kiedyś powstanie jeszcze płyta Szajki w pełnym składzie? Patrz, jakie widzisz, ludzie jednak mają sentymenty i czekają. No. Kto to Nizioł? Nie wiem, co mam powiedzieć. Taki z tego, z Lords of the Rings. Dużo większy. Moja żona dzwoni. Boże, moja żona ma timing. Może też ma pytanie, słuchaj. No właśnie. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć, jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do Sarara Team. Nie czekaj, tylko dostęp. Zaufaj ekspertom i ucz się od mistrza. Jak ostatnio było tak. Sam rzucałem do siebie gdzieś tam, no nie, pytania od widzów, zadałem jakieś pytanie i pierwszą osobą, która zadała pytanie, była moja żona. Ogrymieć w domu. No tak. Gdynia lepsza niż Kraków? Pozdrowienia. Nie, tego tak się nie da określić, czy lepsza, inna, wiesz. Nie? No, no inna, to jest zupełnie tak. Inna bajka, no. Kiedy płyta Syndykatu? Oj, nieprędko. To na pewno zdradzę, że nieprędko. Na razie są dwa numery i stanęliśmy. Także nieprędko na pewno. Na wstępie pozdrowienia dla was panowie i vice versa. Kiedy będzie wrzucona piosenka z wejścia Łukasza Różańskiego? Czekam na materiał z telewizji, także jak będzie, od razu się o tym dowiecie. Pewnie przed jego następną walką, żeby to tak, wiesz, ruszy ta cała machina, pewnie promocyjna, to tak samo klip wyjdzie. Dla tych zamkniętych pod kluczem, Freedom on the Future, mistrzostwo. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widać, że mamy pozdrawiam wszystkich. Widać, że mamy do czynienia z koneserem, co? Po tamtej stronie muru, pozdrawiam wszystkich. Nizio, będzie coś może z KB, nowego lub HG, Deal Gang, pozdro z WWA. Wiesz co, z KB, jestem u Marka Kaczego na
jego singlu, ostatniej płyty z KB. Z Helmgo to cały czas coś robimy, wiesz, także wiesz, no, nagrywam tam jakby, bo tu znajdujemy się w miejscu w Sopocie, gdzie wiesz, bardziej gościnki dogrywam, jakieś takie projekty, które niewiążące, że tak się wyrażę, a jednak wiesz, pod okiem Szweda, bo wiesz, jak on jest producentem moich bitów, realizuje mi od razu, robi mix, mastering, to wszystko mam pod jednym dachem, także mi tam wygodniej. No tak, jestem tam u nich w domu, także cały czas mam przelotkę. Dlaczego rap? Czy spróbujesz w sportach walki swoich sił? Pozdro. Nie, wiesz co, no rap, no całe moje życie, to wiesz, pierwszą zwrotkę napisałem w wieku 13 lat, także zawsze mi to towarzyszy. Słuchaj, ja nawet jak, wiesz, nie słucham muzyki, to i tak układam sobie wiesz, słowa w zdania, zdania w sekwencję. Cały czas o tym myślę jakoś, tak chodzi to za choroba zawodowa, nie? Tak, to jest po prostu... tak jak ja podchodzę do lustra i muszę zawsze wykonać ze 3 serie, nie? No że wiesz, nawet wychodzę z auta i oczywiście wiesz, jakaś walka z cieniem i ostatnio gdzieś tam, nie wiem, pod blokiem właśnie moja matka puka w szybę i mówi, człowieku, ludzie patrzą dookoła, co ty robisz? Tak, ja to wiesz, kurwa, seria, musi być przyspieszenie. Jak poznał Bartka Batrę? Choć wiemy, że chyba nie poznał. Nie znam, nie znam, ale pozdrawiam. Pozdrówki. Ja znam oczywiście, pozdrawiam serdecznie, nie? Kiedy jakiś koncercik w Krakowie? Pozdro z Nowej Huty dla obu panów. Kiedy? Prawdopodobnie 25 września, czekam tylko na telefon potwierdzający mi tą datę i 25 września. Tak, bo żeby czasem nie było 18. A, albo 18, no zobaczymy. Lepiej nie, lepiej ale, nie. Ale będziemy 25. Szczerze mi też bardziej 25 pasuje, także... Dogadani. Także tak. Myślę, że pytań byłoby więcej, mam jeszcze jedno, bo na ostatnią chwilę zostały wrzucone oczywiście pytanka, ale pytanie ostatnie, kiedy coś z Lukasyno, pozdro. O. Kiedy? No pewnie, wiesz, nie powiem, że niedługo, ale słuchaj, no był u mnie na ostatniej płycie, ja byłem u niego na ostatniej płycie, także wiesz, też nie chcemy jakby, wiesz, za dużo tego robić, żeby tego takiego nie było, wiesz, przesyto, to takie, wiesz, ja z Lukasynem mam mega kontakt, wiesz, często z sobą rozmawiamy, niekoniecznie o muzyce, że mamy naprawdę, wiesz, to jest jedna z pierwszych znajomości moja w tej muzyce, na pierwszej szacie już był u nas w kawałku Jeden Cel, i od tej pory cały czas mamy dobry kontakt, także na pewno coś będzie, czy to u mnie, czy u Łukasza. Bądźcie pewni, że to powstanie na bank. To w takim razie przekaż pozdrówki personalnie ode mnie, bo to również jest postać, którą śledzę od dawien dawna. On się na pewno nie wpisuje w trendy nowoczesnego rapsu. To jest cały czas gość, który wyznaje takie wartości bardzo mocno patriotyczne, rodzinne. Mega robi to na mnie wrażenie. I to właśnie jest muzyka, którą ja w takim duchu chciałbym syna wywołać. Nie ma tam chyba parcia muzyce. Na szkło, tam często gdzieś zasłonięta twarz. Ja przez długi czas tak naprawdę nie byłem w stanie zapoznać się z jego twarzą, bo nigdy tego nie chciał eksplorować, za co duży szacun, bo na pewno nie jest to postać, która pcha się do świata błysków i fleszy, tylko robi to z serca. No wiesz, tam jest ideologia, tam jest serducho, tak. Tam jest, wiesz, to... No to jest ktoś, wiesz, no, na kim można się wzorować, wiesz, w sensie i muzycznie, i życiowo. Kto obserwuje Lukasyna, to wie, na czym to polega i jak się prowadzi. A kto nie wie, niech żałuje i niech nadrabia. Tak, obserwujcie Lukasyna. Koniecznie słuchajcie jego płyt. Dokładnie. Tyle, proszę pana. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Pozdrawiam. Do następnego. Siemano.